Dziś jest czwartek, 30 kwietnia 2015 roku w Coast to Coast. Witają Was. Czekający na urlop Piotrek Zarychta. I Karol Milcarz. Dzisiaj kolejne dwa mecze playoffów. Pożegnaliśmy kolejną drużynę. Portland Trail Blazers, tak jak się spodziewaliśmy, już mogą pakować walizki i jechać na wakacje. A w serii Atlanta, Brooklyn, gracze Hawks wygrali mecz numer 5 i teraz będą mieli szansę, żeby zamknąć tą serię w Nowym Jorku. I pytanie do Ciebie, Piotrek, czy Ty uważasz, że po tym meczu w Atlancie Brooklyn stoi na tak straconej pozycji, czy raczej należy się spodziewać tutaj meczu numer 7? Ja bym się spodziewał meczu numer 7. No i tu się akurat zaskakująco zgodzę z Tobą. No. Znaczy, powiem Ci tak, ta przewaga w tym meczu, okej, okay, początek mieli naprawdę fantastyczny. Kolejny raz zresztą w spotkaniu u siebie. Znowu. Tak. Hawks świetnie wchodzą w mecz, ale im dłużej ten mecz trwa, tym ciężej im się gra, tym więcej usprawnień znajdują Brooklyn Nets. Znajdują kolejnego zawodnika, który jest w stanie ich pociągnąć gry. Dzisiaj to był Jared Jack i Jalen Anderson, także nawet dwóch zawodników. Także no jest, no Hawks są na prowadzeniu, ale wciąż nie przekonują, wciąż nie są aż tak zatrważająco dobrzy. No i dalej jest sporo znaków zapytania, dlatego ja nie powiem, że oni już na pewno wrócą z Nowego Jorku z zwycięstwem numer 4 i awansem. W tym meczu znowu mieliśmy historię, że właściwie na deskach wygrali Hawks, w punktach pomalowanych też wygrali Hawks 10, 42 do 32. Na pewno stało się trochę to, co się można było spodziewać, czyli że Deron Williams nie zaliczy kolejnego tak fantastycznego meczu i dzisiaj trafił tylko dwa rzuty z gry na 8 oddanych i był po prostu niewidoczny i w większości czwartej kwarty przesiedział na ławce ku swojemu niezadowoleniu. Ale historią też tego meczu było to, że Brook Lopez zagrał bardzo, bardzo słaby mecz. I Brook Lopez tutaj jest największym winowajcą tego, że Brooklyn nie powalczy, bo Brook Lopez, który przez 39 minut zbiera tylko 3 piłki, to jest Brook Lopez, o którym kiedyś się mówiło, że to jest właśnie koleś, który kompletnie nie potrafi zbierać. On to niby poprawił, ale w tym meczu tego nie było widać. Dosyć fizycznie do niego Hawks podeszli i Al Horford wyraźnie wygrał matchup z Brookiem Lopezem. Al Horford, który zagrał swój świetny mecz w końcu w tej serii, trafił 10 z 17 rzutów z gry, 20 punktów i 15 zbiórek, plus 5 asyst, 2 przechwyty, 2 bloki. No, linia fantasy cudowna. Brook Lopez z kolei tylko 15 punktów, 3 zbiórki, 4 na 13. Dużo takich kontestowanych rzutów z odchylenia, rzuty z półdystansu w ogóle mu nie wpadały. I jeszcze tak jedno słowo o tym matchupie Brooka Lopeza z Alem Horfordem, to no Horford na Lopezie rzucił 14 punktów na 64%. W drugą stronę Brook Lopez rzucił tylko 7 punktów, a miał skuteczność 2 na 12. Miał tylko 13 dotknięć, tak touches w tym matchupie, Horford 36. Niósł Brooklyn w tym meczu Alan Anderson. Niósł też Jared Jack, który chyba w czwartej kwarcie zdobył 12 punktów z rzędu. Doszli Brooklyn Nets na jeden punkt, ale później dwie bardzo kosztowne straty do Jareta Jacka i zabrakło trochę paliwa, zabrakło dobrze grającego Brooka Lopeza. Ale mimo tego, to co mówiłeś, ty mówiłeś w zapowiedzi tej serii, zresztą nie tylko w zapowiedzi, że w tym zespole w Nets zawsze jest jakiś zawodnik, który może przejąć mecz. Czy to jest Joe, czy to jest Jared Jack, czy to jest Alan Anderson, czy to będzie Brook Lopez. Dzisiaj nie było Brooka Lopeza, nie było też Derona Williamsa, ale byli Jack z Andersonem. Anderson, który 9 na 11 z gry na niesamowitej, niesamowitej skuteczności, to nie były tak łatwe rzuty. Co prawda rzadko tą piłkę go złapał, ale był po prostu do bólu skuteczny. Czyli ile tak procent dajesz, że będzie mecz numer 7? Znaczy myślę, że tutaj kluczem będzie akurat Joe Johnson, bo z całej rotacji podstawowej on jako jedyny nie zagrał jeszcze takiego naprawdę dobrego meczu. Był solidny, był agresywny w tych pierwszych spotkaniach, dwóch szczególnie, ale nie zagrał jeszcze takiego meczu, który powiemy tak, to jest ten Joe Johnson, którego najbardziej się ceni, więc na to czekam. Jeżeli Joe Johnson zagra swój mecz, to będzie mecz numer 7, tak ja obstawiam. Natomiast kluczem moim zdaniem jest tutaj jeden z zawodników Atlanty, ten, który niespodziewanie gra najrówniej, bo tylko drugi mecz miał słabszy, DeMar Carroll. Tak, to jest ich najlepszy zawodnik w tej serii. Dokładnie, DeMar to jest Carroll. Gość, po którym się wszyscy najmniej spodziewali. Tak? To jest człowiek, który kilka lat temu ledwo co się mieścił na ławce Utah Jazz, Memphis Grizzlies, a w tej chwili jest no,
cała pierwsza piątka, przepraszam, czterech graczy z pierwszej piątki Hawks, poza właśnie DeMarre Carrollem, wystąpiło w tegorocznym meczu gwiazd. W tej serii to DeMarre Carroll wygląda jako jedyny tak. jako z nich wszystkich jako zawodnik uprawniony do gry w meczu gwiazd. Także no, szacunek dla niego. Dzisiaj 20 chyba 4 czy 5 punktów. 20, tak, 24 punkty. 7 zbiórek, skuteczność. 3 asysty, 2 przechwyty, plus 13, dobra skuteczność, trafia trójki, dzisiaj 40%, a to jest chyba mniej nawet niż rzuca w tej serii. I on też jest cały czas solidnym obrońcą, on właśnie tak. jest jednym z tych, który ogranicza Joe Johnsona, także to jest też bardzo ważny zawodnik też po tej stronie parkietu. I tutaj on jest do pewnego momentu game changerem, oczywiście tam cały zespół jest game changerem po stronie Hawks, natomiast DeMarre Carroll najbardziej się wyróżnia, oczywiście też w stosunku do niego były stawione najmniejsze wymagania, więc stałej tej pierwszej piątki. Więc jemu najłatwiej się wybić, teoretycznie przynajmniej najłatwiej. Ale on po prostu gra najlepiej z tej całej piątki. To oczywiście dobrze mówi o nim, ale też bardzo źle o pozostałych. I ta pierwsza piątka Atlanty Hawks będzie musiała naprawdę się spiąć w tych playoffach, bo niespodziewanie troszeczkę, ale ta ławka Hawks nie wygląda w tej serii dobrze. Szczególnie tutaj tak podsumuję grę Denisa Schrödera w tej serii. On ma najgorszy plus minus w całej drużynie w tej serii i to jest niestety bardzo bolesne, bo nie gra aż takich małych minut. On jest średnio minus 7,2 grając 18 minut. Dzisiaj zagrał tylko 10 minut, ale w zaawansowanych statystykach jest minus 20. O 17 punktów, jakoś tak 17-16 punktów pogarsza ofensywę Hawks, która i tak jest gorsza w tych playoffach, co do właśnie tej średniej. Traci dużo piłek, bo per 36 to jest chyba 5,5 straty, czy 5,6 straty, więc bardzo dużo. Ja mówiłem w czasie sezonu regularnego, że nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o jego zdolność kreowania gry. I tego będzie musiał się uczyć na pewno Dennis Schröder, bo tego mu brakuje. Rzutu nie ma w tej serii, rzutu nie ma w playoffach. Rzuca 22% za 3, czyli dużo gorzej niż jego statystyki z sezonu regularnego. No i tak, nie gra Mike Scott, Shelvin Mack gra sporadyczne minuty, nie ma Tabose Foloszy. I to, co było dosyć silną ławką rezerwowych Hawks, teraz tego nie ma. I fajnie, że Jeff Teague zagrał drugi solidny mecz. Chociaż podkręcił sobie kostkę, ale wrócił do meczu tak jak Michael Carter-Williams i zagrał świetnie. Kontrolując tempo, podając do Ala Horforda, który trafił wszystkie swoje rzuty ze swojej ulubionej pozycji na wprost kosza z 5-6 metrów, 3-3. Ja wierzę, że Hawks są w stanie w 6 meczach to skończyć, a jak nie to w 7, ale bez Denisa Schrödera i bez tej lepszej ławki będą mieli duże kłopoty. No ale ten mecz przynajmniej dla Ala Horforda był ważny, żeby on grając tą kontuzją mógł wejść, bo jeżeli on będzie grał na tym poziomie, to Hawks są od razu o wiele, wiele, wiele lepszą drużyną, po prostu mogą bardziej spokojnie myśleć o tej serii w drugiej rundzie, oczywiście, jeżeli się tam dostaną. Coś jeszcze do dodania w tej serii? Tak, jedna rzecz taka, bo tak narzekamy na tych to Atlanta Hawks, ale pamiętam też, że jak ostatni tytuł mistrzowski zdobywali Boston Celtics, to też strasznie na nich przeczyliśmy po pierwszej serii. Bo oni chyba w pierwszych dwóch seriach mieli 7 meczów? Bo mieli w pierwszej serii z Hawks 7 meczów. W pierwszej serii Hawks wszystkie mecze u siebie wygrali, wszystkie mecze wyjazdowe przegrali. Potem zdobyli mistrzostwo oczywiście, więc to tak. Pamiętajmy, najważniejsze w playoffach to jest przechodzić do następnej rundy. A w jakim stylu, w jaki sposób, to nikt cię z tego nie będzie rozliczał za x lat, jak będą pamiętali o tym, że masz pierścień. Tak, przede wszystkim na koniec jednej rzeczy pamiętajmy, że nawet jeżeli Hawks zagrają 6-7 meczów i będą podnosić się głosy, że mogą być zmęczeni, ich trenuje Mike Budenholzer, a nie Tom Thibodeau. Oni nie grają po 45 minut w meczu. Żaden z tych zawodników i w czasie sezonu, więc nawet w playoffach mogą sobie pozwolić na to, żeby zagrać większe minuty. O dziwo, dla mnie dosyć ciekawy był mecz Memphis, bo raczej się spodziewałem, że Memphis naskoczą i naskoczyli na Portland Trail Blazers, ale że naskoczą i właściwie będzie po historii. Tymczasem po historii nie było. I jeżeli się zgodzisz, tak zacznę tą dyskusję od pytania znienacka. Dla ciebie. Za 2, 3, 4 lata powiedzmy, gdzie ty widzisz CJ'a McColluma w NBA? Na jakiej pozycji, na jakim etapie takiego kariery? Zdecydowanie jako rzucający obrońca. Nie jako rozgrywający, jako dwójka. Jaka typowa dwójka skupiająca się... Startująca? Tak, zdecydowanie startująca. Zdecydowanie startująca dwójka. Gość w tej serii pokazał dwie
bardzo ważne rzeczy. Bardzo dobry rzut za trzy i świetne penetracje. To są dwie rzeczy, które każdy szanujący się rzucający obrońca w NBA powinien mieć, opanowane na naprawdę wysokim poziomie. McCollum w tej serii przeciwko naprawdę dobrym obrońcom to pokazał. Jedno i drugie, więc jak najbardziej jest jednym z wygranych tej serii. Tak samo jak Myers Leonard, natomiast największym przegranym tej serii, jak dla mnie, jest Terry Stotts. Że tak długo na przykład czekał, żeby zagrać niskim line-upem, mniej że Robina Lopeza. Że potrzebował trzech dwóch porażek. Sezonów, tak dwóch sezonów w przypadku CJ'a McColluma, a trzech w przypadku Myersa Leonarda, żeby w końcu znaleźć dla nich minuty na boisku. I no zobacz statystyki, ile minut zagrał Leonard, ile minut zagrał McCollum w tym meczu i jakie mieli plus minus. Tak jak w poprzednim, tak? McCollum, nawet nie patrzyłem, ale CJ, w ogóle Aaron Aflalo, 14 minut, minus 14, to zaraz jeszcze o jedną rzecz jedna powiem. Jedna strata. McCollum, tak, i nic więcej. Aaron Aflalo nie zrobił nic więcej, miał jedną stratę i 0 na 2 z gry. To jest, no nie, kompromitacja tak naprawdę. CJ McCollum, rekord kariery, w ogóle czy w playoffach, czy w regularze, 33 punkty na skuteczności, 12 na 20. I jedna rzecz. Większość rzutów CJ'a McCollum'a to było po kozłowaniu, tak? Jeżeli chodzi na przykład o rzuty po 5 lub więcej kozłach, 5 na 6. Jeżeli chodzi o rzuty naprawdę niekontestowane, miał najgorszy procent, bo miał 4 na 8, tak? Czyli musicie rękę podnieść, tak, wtedy CJ 50%. McCollum. Tak, i CJ McCollum. W ogóle to jest ciekawe, odnośnie niekontestowanych rzutów, to odnośnie Memphis Grizzlies, wszystkie ich trójki były niekontestowane. I trafili jedną z 14. Więc to jest w ogóle. I trafił ją Tony Allen, jeśli dobrze pamiętam, tak przy okazji, więc to jest jeszcze lepsza historia. Ale w tym meczu, tak, zawiódł Damian Lillard. Zawiódł Damian Lillard, który wszedł w mecz bardzo dobrze. Zaczął agresywnie i tak pomyślałem, znaczy tak, zaczął. Powiedzmy, jak już Portland przegrywało 0 do 10 i potem się zaczęli powoli podnosić. Ale w drugiej połowie wysłano na niego Tonego Allena przez sporą część czasu, nie całą drugą połowę, ale przez ważną część i do momentu, kiedy ten mecz był jeszcze istotny, tak? Czyli do ranu Memphis, kiedy się zrobiło 85-75, w drugiej połowie Damian Lillard trafił jeden rzut z siedmiu. W ogóle nie trafił żadnego jumpera. Wszystkie jego pięć celnych rzutów, nie, pięć, osiem celnych rzutów, oprócz jednej trójki, tak? Jednej trójki to właściwie wszystko było spod kosza, tak? On na końcu trafił trójkę i prawie przegrał mój zakład, bo obstawiłem, że rzuci mniej niż 22,5 punkta, trafił 22. Kurde, skubaniec, musiał trójkę bezsensowną trafić. Na szczęście się udało. Ale Damian Lillard znowu odpalał głupie rzuty, jak miał 14, 15, 16 sekund, a ten mecz był blisko, no. Portland dogonili, dzięki CJ-owi McCollumowi głównie. Potem też mu zabrakło trochę paliwa. Ja się dziwię, że Tony Allen na nim nie grał. Praktycznie w ogóle. Ale to Tony Allen właśnie specjalnie był ustawiony na Damiena Lillarda, bo po prostu zdecydowali, że Damien Lillard jest ważniejszy od McColluma. No i słuchaj, no niezależnie od tego, że McCollum rzucił 33 punkty i może łatwiej by było wtedy wygrać, gdyby krył Allen McColluma, a nie Lillarda, to już nie ma co o tym gdybać. Wygrali, tak? To się liczy. Zwycięzców się nie sądzi, zwycięzców się nie rozlicza, także Grizzlies zrobili swoje. Natomiast no ja będę dalej wracał do tego. Terry Stotts to nie jest człowiek, który powinien zostać w Portland. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że LaMarcus Aldridge odejdzie, a wyglądał w tym meczu, jakby już był, wiesz, ty mówiłeś o tym, że mają wracać do domu, pakować walizki, to LaMarcus Aldridge wyglądał, jakby już walizki stały, wiesz, w przedpokoju i czekały tylko na wrzucenie ich do samochodu i wyjazd na lotnisko w kierunku Dallas, w kierunku Teksasu w ogóle. Więc tak dzisiaj wyglądała gra na Marcusa Aldridge'a. Ostatnie jego, tutaj ten mecz i poprzednie dwie kwarty, czyli ostatnie 6 kwart, grał na skuteczności 6 na 29 czy 6 na 30. Minimalnie powyżej 20%. Tak, no dzisiaj 5 na 18. W pierwszej połowie pasywny dosyć, nawet jak miał spół dystansu, rzut oddawał piłkę. W akcjach 1 na 1 nieskuteczny. Borykał się z kontuzją lewej ręki, miał problemy z kontrolą nad piłką, tą drugą ręką. To było widać w wykończeniach, tak? Tego wykończenia mu dosyć mocno brakowało.
No ale jeżeli LaMarcus Aldridge i Damian Lillard grają na tak niskiej skuteczności w tych najważniejszych momentach meczu, to sam CJ McCollum plus te trzy trójki Myersa Leonarda nie za dużo dadzą, tak? To nie wystarczy. I jestem ciekawy, jakby to wyglądało, gdyby był Wesley Matthews, bo my tak mówimy, że w Portland jest szpital, ale tak naprawdę tam nie było Wesleya Matthewsa z tych ważnych graczy i tylko Wesleya No Matthewsa. dobrze, z tym, No że ale właśnie, pamiętajmy o jak tym, ważny że on tak, musi być, tak? to jest raz, że Wesley Matthews, ale tak, Nikola Batum, no nie grał w pełni zdrowia, Robin Lopez Nie. nie grał w pełni zdrowia, LaMarcus Aldridge także nie grał w pełni zdrowia, więc to jest tak, że to był taki szpital polowy na boisku cały czas rozkładany na bieżąco, tak, przy boisku gdzieś tam panowie pewnie nie byli tejpowani jakoś regularnie, ale cały czas wiedzieli, że coś im dolega, coś im doskwiera i przez to nie mogli grać na 100% swoich możliwości, natomiast jeszcze wracając tak na chwilę do LaMarcusa Aldridge'a. Oczywiście jedną rzeczą jest to, że grał już jak zawodnik, który jest jedną nogą poza klubem, ale pamiętajmy o jednym. LaMarcus Aldridge nie poszedł na operację tej ręki, nie zdecydował się na rehabilitację, zdecydował się na to, żeby od razu grać dalej w zespole, na to, żeby walczyć o każde zwycięstwo. Więc jeżeli jesteście kibicami Portland i chcielibyście go krytykować, to pamiętajcie o tym, że on ryzykował swoje zdrowie, nie patrząc na to, czy będzie dalej w zespole, czy też nie. I pod tym względem należy mu się bardzo duży szacunek, bo niewielu jest takich zawodników, którzy bez problemu odpuszczają, czekają, tym bardziej, jeżeli są za chwilę wolnymi agentami. Tak, tym bardziej. No, wyobraźmy sobie, że LaMarcus Aldridge mógłby pójść na tą operację, to byłby taki okres, że nie byłoby ani LaMarcusa, ani Wesleya Matthewsa i byłby ten szpital. I Portland mogliby nawet naprawdę ledwo do tych playoffów wejść, bo te No, pewnie różnice... by się bili o bilans podobny jak Pelikanci. Tak. No, oczywiście może LaMarcus by wtedy wrócił zdrowszy, ale biorąc pod uwagę całą resztę, no to i tak wyglądałoby to chyba dosyć słabo. No i właśnie, tak chwila przyszłość Portland Trailblazers, bo o tym zawsze mówię po odpadnięciu. Jeżeli chodzi o przyszły sezon, kto jest pod kontraktem? Jest Nikola Batum ze swoim prawie 12-milionowym kontraktem. Jest Damian Lillard jeszcze na debiutanckiej umowie. CJ McCollum także na debiutanckiej. Myers Leonard także na debiutanckiej. I Alan Crabb, jak ja to mówię, na też debiutanckiej umowie. Opcje ma Aaron Aflalo 7,7 miliona i chyba nikt nie chce, żeby on jej wykorzystywał, bo chyba nikt nie chce Aarona Aflalo w Portland za bardzo, przynajmniej nie Poza takiego. Aaronem Aflalo. Poza, nie wiem, no a właśnie, czy Aaron Aflalo chce? Nie wiem. Aaron Aflalo chce mieć 7,7 miliona na koncie. No to dostanie, jeżeli się zdecyduje. Więc mają 32, bez tej opcji, 32,5 miliona dolarów, czyli no będą mieli ponad 36,7 milionów do wydania. Oczywiście będą chcieli zatrzymać LaMarcusa, będą chcieli zatrzymać Wesleya Matthewsa i prawdopodobnie Robina Lopeza raczej też. Ale Terry Stotts myślę, że się pożegna mimo wszystko z posadą. No i przyszłość dla Portland. Nie warto tego oczywiście rozwalać, tak? Bo jeżeli masz pod kontraktem Damiana Lillarda, Nicolasa Batuma i Myersa Leonarda, CJ McColluma, to warto wokół tego budować. To jest coś, co za 56 lat będą mieli Philadelphia 76ers w takim ich stylu budowania, albo za 58. Jestem ciekawy, który zawodnik złapie kontuzję jeszcze przed draftem z młodych i zostanie przez nich wybrany. No właśnie, im chyba na to czekają, nie? Chyba na to czekają, żeby jeszcze te asety, jak to się z angielska mówi, żeby zbierać, 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 a potem tak jak nieużywane buty dla małego dziecka, no wyrośnie i nie będą używane. I właśnie coś takiego może się zdarzyć. Właściwie nic z tego nie będzie. Jeszcze kilka słów o Memphis. Problem Memphis to są ich rozgrywający. Mike Conley nie wyglądał dzisiaj przystojnie zbytnio w rozmowie z Lewisem Johnsonem. Bardzo porozbijany i nie wydaje się, żeby on wrócił od razu na pierwsze dwa mecze na przykład następnej serii. Chociaż jest twardy, ale nie wyglądało to dobrze. Nick Calathis grał dzisiaj dobrze w obronie, ale grał na niskiej skuteczności, więc obaj rozgrywający dzisiaj, i Nick Calathis i Ben Udrych dali nieduże, tylko że Ben Udrych też gra właściwie na Na jednej nodze. 30%, tak, jak to się mówi, jak to było podkreślone na jednej nocy. Dzisiaj skuteczność 4 na 16 obu tych rozgrywających w sumie, plus tylko dwa rzuty wolne. I właśnie, co to oznacza przed serią z Warriors? No to jest naprawdę zła wiadomość.
bo to jeden z nich będzie musiał się uganiać za Stephenem Curry'm, bo nie wierzę w to, albo za Klayem Thompsonem. Myślę, że prędzej za Klayem Thompsonem, ale no każde rozwiązanie jest złe, tak? Bo powiedzmy Tony Allen wydaje mi się, że nie jest na tyle sprawny, żeby uganiać się za Stephenem Curry'm i Tony Allen będzie pewnie posadzony na Klaya, żeby Klay nie grał aż tak dużo tyłem do kosza. A żeby ktoś dał radę oganiać się za Stephenem Curry'm, to musi być naprawdę szybkim, zdrowym rozgrywającym. Ani Kalates nie jest szybki, a Udrich nie jest zdrowy. O szybkości też można by dużo z nim, na jego temat rozmawiać, ale też nie za bardzo szybkim jest zawodnikiem, więc to będzie mega problem. I wydaje mi się, że Grizzlies będą musieli kombinować coś, żeby przemycić do gry lepszego Zacha Randolpha, bo ta seria mocno Zachowi nie wyszła. Nie było takiego jednego meczu konkretnego, w którym on by naprawdę dobrze zagrał, bo Marc Gasol dostał chociaż ten ostatni mecz, w którym zagrał naprawdę świetnie. Zach Randolph tylko wszedł w ten mecz bardzo dobrze i wyglądał dobrze. Potem. A Marc Gasol zagrał ten sezon tak, jak grał początek sezonu zasadniczego, czyli na poziomie MVP. Tak, ten mecz rzeczywiście Marc Gasol zagrał, takie ciche MVP oczywiście, bo Marc Gasol nigdy nie gra tak, że się rzuca w oczy, ale zrobił swoje, był aktywny w ataku, był bardzo dobry w obronie, no taki kompletny mecz Marca Gasola. I oni będą musieli przeciwstawić temu całkowitemu small ballowi z Draymondem Greenem na centrze swój big ball i tutaj Zach Randolph jest konieczny, żeby zmusić Steve'a Kerra do tego, żeby grać wysokim składem, bo to będzie klucz moim zdaniem dla Memphis, żeby pozostać w tej serii jak z każdym kolejnym meczem. Jeżeli im się nie uda tego zrobić, jeżeli Randolph nie będzie dostarczał co mecz powiedzmy linijki 18-10 na wysokiej skuteczności i Gasol podobnie, to ta seria szybko skończy w 4-5 meczach. Tak, bo generalnie problem Memphis polega na tym, oczywiście kontuzjowany jest Mike Conley, ale Warriors się świetnie meczapują, tak czy siak. Nawet jeżeli będą grać wysokim składem, mając Andrew Boguta, mając Draymonda Greena, oni nie będą na takiej straconej pozycji z Randolphem Gasolem. Bogut naprawdę może spowolnić Gasola, Green może uprzykrzyć życie Randolphowi, tak? Bo Randolph nie odrywa się od ziemi, Green lubi się masować też. Może nie tak jak Randolph, ale jednak będzie go wyciągał. To będzie duży, duży problem dla Grizzlies i jeżeli oni będą w stanie wyciągnąć 6 meczów lub więcej, to będzie ich duży, duży sukces. Ja bym tu nawet tego raczej nie obstawiał, chociaż to są Grizzlies. Tak naprawdę można się zastanawiać, dlaczego oni wygrywają tak nieraz na nich patrząc. Ale jednak wygrywają, jednak utrudniają życie. No ale teraz tak, mają trochę odpoczynku. Nie wiem, kiedy jest pierwszy mecz tej serii, chyba w niedzielę. Tak by wypadało, że w niedzielę byłby pierwszy mecz tej serii, więc mają kilka dni. Może Mike Conley wróci na pierwszy mecz, na drugim, co jest bardzo ważne. Nieważne czy ofensywnie, ale defensywnie. Przede wszystkim kolejny zawodnik, który może się uganiać trochę za Stephenem Curry'm. Nawet jak przez ograniczone minuty, to jednak daje odpocząć Kalathisowi czy Udrichowi. I to kompletnie zmienia rotację, tak? Fajne sygnały od Vince'a Cartera w tym meczu przyszły. Vince Carter zagrał taki swój pierwszy lepszy mecz w playoffach i z Warriors czuję, że też może przyjść taki jeden mecz Vince'a Cartera, gdzie on coś tam trafił, to on co prawda nie trafił za trzy, ale jednak wyglądał, nawet zrobił chyba dwa wsady w tym meczu. Zrobił dwa wsady, ale taki jeden mecz w wykonaniu Vince'a Cartera to będzie za mało. Vince Carter musi dostarczyć co najmniej dwa mecze na 10 punktów lub więcej na niezłej skuteczności w serii z Warriors, żeby ta ławka coś rzeczywiście produktywnego dostarczyła, bo tam poza nim wątpię, żeby Courtney Lee powtórzył taką serię, jaką miał z Portland, bo Courtney Lee nie będzie miał zawodnika, nie będzie miał takiego braku obrony, jak ma w tej chwili, jak miał w tej chwili z Portland, no bo tam go krył, nie wiem, czy Damian Lillard, czy Aaron Aflalo, nieważne, obaj nie potrafili nic zrobić. Courtney Lee to chyba 17 ponad punktów na bardzo wysokiej skuteczności, ponad 60% z gry. Tak. Tutaj kogokolwiek posadzą, czy Iguodale, czy Thompsona, czy nawet Harrisona Barnesa, będzie miał problemy. Dokładnie. Duże problemy. Chyba, że będzie korzystał, nie wiem, na minutach Leandro Barbosy, to tylko wtedy, ale to jest krótka piłka po stronie Steve'a Kerra, zmniejsza minuty Leandro Barbosy, wpuszcza chociażby Justina Holiday'a, który też jest niezły ofensywnie, ma dobry rzut za trzy, a jest zdecydowanie lepszym obrońcą od Barbosy, także to jest kolejne pole do manewru dla Steve'a Kerra i Warriors, także na papierze to bardzo kiepsko wygląda od strony Grizzlies, ale tak jest co roku z nimi.
oni z kim by nie grali, to na papierze wyglądają jako gorsza drużyna, bo nie mają takich nazwisk, bo nie mają tak dobrych zawodników, bo nie wiem, bo ktoś jest kontuzjowany. Koniec końców wychodzi na to, że oni wychodzą na to boisko i wymęczą piąty, szósty, siódmy mecz, a nuż jeszcze może któryś z nich wcześniej wygrają i to oni wyjdą. Oni chyba, oni nie dostali żadnego sweepa ostatnimi laty chyba w ogóle, nie? Ostatni sweep, jaki dostali, to dwa lata temu z San Antonio w finale konferencji. Aha, właśnie, wtedy było 4-0, no ale... Raczej się nie zesweepuje nawet ten. No fajnie jest być Steve'em Kerrem teraz. Naprawdę on ma dużo opcji. I oni będą murowanym faworytem. W ogóle mają naprawdę tylko finał konferencji, to będzie problem. Myślę, że finały NBA będą jedną stronę w tym sezonie. Po tym, jak już wiemy, że Kevin Love nie będzie przez całe playoffy od 4 do 6 miesięcy nawet. To w ogóle będzie ciekawa historia co do jego nowego kontraktu z kimś. To będzie fajna historia latem. To tyle. Czy ty masz jakieś pytanie z nienacka? Nie mam dla ciebie pytania z nienacka dzisiaj. Nie masz pytania z nienacka Znowu dzisiaj? Znowu się nie przygotowałem. Tak. Dzisiaj może być bardzo ciekawie. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Dzisiaj musi być bardzo ciekawie w nocy. Dla mnie to może być jedna z najbardziej, dla mnie najbardziej ekscytujących nocy, bo czekam naprawdę na mecz Milwaukee z Chicago. Bo to mogą się różne rzeczy dziać i może być wymuszony mecz numer 7, naprawdę. Grają u siebie, może nie mają takiej przewagi parkietu, jakie by się wydawało Milwaukee Bucks, ale nie mają nic do stracenia. No i seria Clippers Spurs. Ty sądzisz, że to będzie koniec dzisiaj, taki gwóźdź do trumny, Timmy dobije? Tak sobie spokojnie, czy jednak... Nie no, będą na pewno mega emocje, będzie mega zacięty mecz, dlatego też wybrałem Chrisa Paula sobie do Drive to the Finals. Także Chris Paul tanio skóry nie sprzeda, jak to mawia Mariusz Pudzianowski. I naprawdę mocno się postara o to, żeby Spurs nawet przy awansie pamiętali długo tą serię i żeby nie chcieli wracać w kolejnych latach na mecze do Los Angeles przeciwko Chrisowi Paulowi. Chris Paul jest zmotywowany. No na pewno nie będzie chciał tracić piłki w końcówkach. To raz, no i nie będzie... A Blake Griffin, mam nadzieję, że nie wiem, weźmie sobie jakąś lepsze odżywki będzie przez cały mecz pobierał, żeby mieć siłę grać w czwartej kwarcie. To będzie potrzebne. Także co, jutro będziemy z wami? Będziemy. Będziemy. Taka noc w NBA. Także co, miłego oglądania w nocy, na czymkolwiek będziecie oglądać. My wracamy do was jutro. Byli z wami Piotrek Zarychta i Karol Milcarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.